Izabela Dziugieł, pracuję w przystani psychologicznej, jestem psychologiem psychoterapeutą, zajmuję się również seksuologią i terapią par. Pytanie jest następujące, czy co robić, żeby uniknąć zdrady w związku, ponieważ jest to temat bardzo chodliwy na nieszczęście. W tym momencie większość par, które zgłaszają się do terapii małżeńskiej czy terapii partnerskiej w ogóle, właśnie przychodzi z tym problemem niestety, ale przychodzi już po zdradzie. Dlatego też warto powiedzieć, co się dzieje, w jaki sposób dochodzi do zdrady i co zrobić, żeby, czy są możliwości w ogóle uniknięcia zdrady w związku. W związkach wyróżniamy 4 stadia rozwoju związku w ogóle. Pierwsze stadium to jest stadium symbiozy, potem stadium symbiozy gorzkiej, później mamy stadium indywiduacji i współpracy. Najważniejsze, tam gdzie zdrada może się pojawić na nieszczęście, to jest stadium symbiozy gorzkiej. Żeby uniknąć zdrady w tej fazie gorzkiej symbiozy, pracujemy nad intymnością własną, czyli wyrażaniem własnych emocji, poznawaniem własnych emocji i sytuacji, które są dla nas trudne. Druga, pracujemy również tak, nad intymnością konfliktu, czyli stylem rozwiązywania konfliktu w naszym związku. Nie uciekamy i nie walczymy, tylko robimy coś po środku, asertywnie. Trzecia, intymność seksualna, rozumiana na różne sposoby. W jaki sposób wyrażamy emocje, w jaki sposób wyrażamy uczucia, miłości, przywiązania wobec własnego partnera. Na tym też należy pracować. Pierwsza intymność to jest intymność własna. Tutaj często zadawane są pytania już w samej terapii, ale to co ma Pani na myśli? Masturbację? Nie mam tego na myśli. Mam na myśli intymność własną, czyli znajomość, akceptację, znajomość tak naprawdę własnych emocji. Co powoduje, że na przykład w związku czuję żal? Jakie sytuacje powodują, że czuję się zgorzkniała? Albo agresywna. Co się dzieje ze mną? Dlaczego w ogóle to się dzieje? Rozpoznawanie swoich zachowań również. Jak ja zachowuję się wobec partnera. To jest niezwykle istotne. I na tym to jest pierwszy punkt, pierwsza intymność, która jest wyjściem tak naprawdę do swojej własnej, swojego własnego zdrowego przebywania w związku, bycia w związku. Niezwykle istotne. Drugą niezwykle ważną intymnością w tym momencie to jest intymność konfliktu. Tutaj właśnie zaznacza się bardzo silnie ta gorzka symbioza, bo pary zazwyczaj mają takie dwa dosyć skrajne style rozwiązywania konfliktów. Jeden to jest walka, to jest styl walki, to znaczy, że dochodzi do bardzo mocnych wybuchów z jednej albo z drugiej strony, z byle jakiej przyczyny. Te emocje właśnie, które nie wiadomo skąd są, a które powinny być wcześniej rozwiązane, wcześniej zidentyfikowane tak naprawdę w intymności własnej, pojawiają się i nigdy, no może nie nigdy, ale bardzo rzadko prowadzą do konstruktywnych rozwiązań. Drugi styl rozwiązywania konfliktów to jest unikający. Styl unikający, no to można sobie wyobrazić, tak? Zamiatam wszystkie moje problemy, trudności, jakie doświadczam z partnerem, pod dywan, po czym jest coś, to może trwać kilka tygodni, miesięcy i nagle jest wielka kłótnia, tak? Wielka awantura, wywlekanie różnych jakichś takich brudów sprzed miesięcy. Niestety my kobiety w sensie jesteśmy bardzo upośledzone w tej kwestii, bo pamiętamy wszystko, ale nie załatwiamy tego w momencie, kiedy coś się stało. I właśnie tutaj, jeżeli para w tym momencie, w tej intymności konfliktu będzie w stanie zidentyfikować swój styl i przeobrazić ten styl, czy wypracować, i tutaj nad tym bardzo często pracujemy właśnie w terapii, nad jakimś nowym rozwiązywaniem konfliktów, nowym stylem rozwiązywania konfliktów, to znaczy asertywnym przede wszystkim. Tak? Jeżeli ja znam swoje emocje, jeżeli ja jestem w stanie komunikować, co mnie boli na przykład w związku, to będzie mi łatwiej później przekazać to partnerowi, nie atakująco i nie zamiatając wszystkiego pod dywan. Trzecia intymność to jest intymność miłosna. To jest ogromny temat. Intymność miłosną buduje się przez wszystkie lata związku. Ona się zmienia, tak jak wszystko w parach się zmienia, ale intymność miłosna to jest po prostu okazywanie sobie uczucia i nie mówimy tutaj tylko oczywiście o seksualności czy uprawianiu seksu, miłości jakiejkolwiek, ale to jest też taka intymność werbalna. Jak my mówimy do siebie?
te wszystkie pieszczoty, w jaki sposób pieszczotliwie do siebie mówimy. Potem jest tak zwana intymność czynna, czyli co my robimy, żeby pokazać, że ja, co robię, żeby pokazać partnerowi, że go kocham, szanuję, cenię w związku. Następną to już jest sama intymność seksualna właśnie. Na ile pozwalamy sobie na dialog o naszych potrzebach seksualnych, na ile one się zmieniają, bo się zmieniają, w jaki sposób są one spełniane, czy w ogóle są spełniane. Czyli tutaj mówimy dużo o komunikacji seksualności własnych, z własnych potrzeb. I ostatnia to jest taka nieseksualna, czyli intymność, która polega na tym, jak się dotykamy na przykład, czy trzymamy się za ręce, czy dajemy sobie buziaka na pożegnanie, wychodząc do pracy na przykład. I jeżeli, kiedy w związku te trzy intymności rosną i rozwijają się i związek nie jest stabilny w takim sensie zatęchły, bo się nic nie dzieje w tym związku, wtedy jest szansa na to, że tej zdrady nie będzie.